Dzień dobry, witamy pana Henryka Szwu. Prosimy o kilka zdań dla naszej telewizji. Uczestniczę w tym pięcioosobowym wiecu zwołanym przez Unię Europejską przeciwko Słowianom pod szyldem stalinizmu, obrony pamięci ofiar stalinizmu. No, a mi się współcześnie wydaje, że tych ofiar i gojów słowiańskich, muzułmańskich, innych narosło tak dużo, że trzeba byłoby wskazać chyba innego drania tego świata, który to wszystko wywołuje. Zatem trudno mi tutaj być i co ma wydźwięk i przygotowywania bardziej propagandowego do wojny z innymi Słowianami. Dziękuję. Dziękuję. No niestety mieliśmy taki incydent, że przybyliśmy z panem Henrykiem tu na miejsce, a się okazało, że Komitet Pamięci wywiesił własnoręcznie flagę Unii Europejskiej, co nas, mnie przynajmniej tak zaburzyło, że no nie jestem w stanie uczestniczyć w takiej sytuacji, kiedy powiewa obok polskiej flagi na drugim maszcie nielegalna szmata unijna z 12 pentagramami, tym razem żółtymi, bo przecież właśnie ofiary stalinizmu cierpiały pod czerwonym pentagramem, a teraz mamy ich 12 aż, więc jest się czego bać. I doszło niestety do dłuższej rozmowy na ten temat, czy możemy ściągnąć jednak tą szmatę, ale nie udało się i w związku z tym ten przykry fakt.